Właśnie. I do ówczesnego, temu narody i do współczesnego. To jest interpretacja psalmu drugiego. Nie. On ma ten wydźwięk społeczny, polityczny. I tutaj znowuż on jest napisany przez polityka. No narody, bo Dawid go napisał, król Dawid. Zaczynał swoją karierę oczywiście jako pasterzowi swojego ojca. Był politykiem, muzykiem, poetą. I kiedy pisał ten tekst, był królem wielkiego mocarstwa ówcześnie. Więc on, będąc z jednej strony władcą, królem, ma perspektywę, że ponad jego królestwem jest jeszcze jakaś rzeczywistość, która jest nad nim. I on się odwołuje do tego, mówi, zaraz, przecież, czy wy tego nie widzicie? Władcy tej ziemi, ja dzisiaj się odwołuję, premierzy, politycy, decydenci, czy wy nie widzicie, że wy nie jesteście pępkiem świata, że w sumie, jeżeli chcecie być decydentami w tak ważnych sprawach, nie tylko swojego życia, ale i losów narodów, jeżeli nie potraficie zapanować nad samymi sobą, nie jesteście zdolni tak naprawdę uchronić się przed wielką tragedią. Król Wszechświatów, to jaka kpina, nie milenium, płyta, milenium, która przed nikt nami tu w studiu i już w dobrych sklepach muzycznych jest dostępna. Jest, no warto sięgnąć po to wydawnictwo, choćby dlatego, żeby odkryć inne treści, inne wartości, a może znaleźć inspirację. T.U., czyli? Totalne uwielbienie. Totalne uwielbienie. Mateusz Otręba, dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Płyta w sprzedaży od 8 czerwca. Reklama. W życiu nie zawsze ci się upiecze. Na przykład jak gniazdko się spali. Dlatego zamiast liczyć na szczęście, kup ubezpieczenie PZU Dom z szerokim zakresem ochrony i pakietem usług Assistance. Zapłacisz mniej niż myślisz i w razie awarii otrzymasz pomoc fachowca. Odwiedź dom PZU.pl, agenta lub oddział. PZU. Możesz na nas polegać. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Po reklamie. Na zegarze 12.32 już teraz opowiemy o pewnej organizacji, która świętuje w tym roku piękny jubileusz swojego istnienia i odegrała ogromną rolę w budzeniu i podtrzymywaniu ducha patriotycznego na przełomie XIX i XX wieku. Gościa programu przedstawi i rozmowę w studiu Radia Rzeszów poprowadzi Iwona Piętak. Proszę Państwa, w tym roku Narodowy Bank Polski zaprezentował okolicznościową monetę wydaną w 150. rocznicę utworzenia Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Goszczę w studiu panią dr Agnieszkę Mirkiewicz z Wydziału Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego z Katedry Nauk Humanistyczno-Społecznych. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani zna historię Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, publikuje na ten właśnie temat. Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. Kiedy myślimy o tej organizacji, to przed oczami stają nam piękne budynki, które jeszcze do tej pory pozostały w wielu miejscowościach, w wielu miastach. Jarosław, Rzeszów. Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, prowadząc swoją działalność programową, stawiało sobie za cel budowanie pięknych sokoli, bo budynki właśnie, w których organizowano pracę, prowadzono pracę, nazywane były sokolniami. Także ten budynek, w którym w Rzeszowie w tym momencie znajduje się Teatr imienia Wandy Sienaszkowej, to jest piękna sokolnia z tradycjami właśnie naszego gniazda rzeszowskiego. Natomiast w 1914 roku już na terenie Galicji, na terenie tutaj naszego obszaru było 126 gmachów sokolich. Dużo, zważywszy, że pierwsza sokolnia pojawiła się w 1884 roku w Lwowie. Był to budynek pierwszego gniazda, który powstał na ziemiach polskich. Także w ciągu trzech dekad uzyskaliśmy tyle pięknych gmachów, które do tej pory faktycznie się w wielu miejscowościach zachowały i najczęściej są to budynki użyteczności publicznej i mieszczą się tam domy kultury, kina i tak dalej. Tak, albo tak jak w Rzeszowie właśnie Teatr imienia Wandy Siemaszkowej. Sokół to taka organizacja wychowania fizycznego i sportu w Polsce, która
odegrała ogromną rolę, zwłaszcza wtedy, kiedy Polska odzyskała niepodległość, ale wcześniej również bardzo prężnie działała. Jaki był cel u tych początków utworzenia tejże właśnie organizacji? Pierwsze gniazdo Sokoła na ziemiach polskich powstało na terenie zaboru austriackiego, jeszcze w czasie, kiedy Polska znajdowała się właśnie pod zaborami, kiedy nie mieliśmy niepodległego bytu. Gniazdo powstało 7 lutego 1867 roku we Lwowie i przez 17 lat działało samodzielnie. Natomiast po 1884 roku nastąpił dynamiczny rozwój tego ruchu sokolego, zwłaszcza na terenie zaboru austriackiego i zwłaszcza na terenie zaboru pruskiego. Wprawdzie towarzystwo nazywało się właśnie gimnastyczne. W szyldzie niosło to przesłanie, prawda, związane z kulturą fizyczną. Czyli, że oprócz ducha ważne jest ciało, kondycja. Tak, zgodnie właśnie z hasłem Mensana in corpore sano. Ale jednak duch okazywał się tutaj bardzo ważny. Duch był bardzo ważny, natomiast pod szyldem tego stowarzyszenia gimnastycznego chodziło o cele ważne dla Polaków. Chodziło o cele niepodległościowe, o cele patriotyczne. Dlatego do tej organizacji polscy patrioci między innymi dlatego się garnęli. I faktycznie sokolstwo bardzo przyczyniło się też do takiej działalności paramilitarnej, militarnej. Rozwijało szkolenia wojskowe. W 1912 roku utworzyło stałe drużyny Sokole. Czyli to był taki zalążek tej myśli niepodległościowej i gromadzenia ludzi, którzy uparcie wierzyli w to, że Polska tę niepodległość odzyska. Tak, starano się właśnie podtrzymywać ducha patriotycznego. Starano się odwoływać do postaci historycznych, do ważnych wydarzeń z życia narodu. Do narodu, który utracił tą niepodległość. Starano się organizować wieczornice, rozmaite jubileusze, odczyty, które podtrzymywały świadomość narodową, podtrzymywały właśnie patriotyzm. Popatrzmy teraz na Towarzystwo Gimnastyczne Sokół założone w Rzeszowie. Było to 8 z kolei towarzystwo założone na tych ziemiach. W 1867, tak jak powiedziałam, powstało pierwsze gniazdo lwowskie. W 1884 powstało w Tarnowie i w Stanisławowie. Natomiast w 1885 powstało w Kołomyi, w Tarnopolu, w Przemyślu oraz w Krakowie. Natomiast w 1886 powstało w Rzeszowie. Działalność Sokoła Rzeszowskiego wpisywała się w ogólny trend tego ruchu sokolego, czyli to była też działalność kulturalno-oświatowa, założenie biblioteki, założenie czytelni, założenie chóru. Później mieliśmy już w dwudziestoleciu międzywojennym słynny Teatr Reduta, założony teatr amatorski. Mieliśmy również organizowanie działalności patriotycznej, działalności związanej z promowaniem gimnastyki. Proszę pamiętać, że to był taki okres czasu, druga połowa XIX wieku, kiedy jeszcze aktywność fizyczna nie była tak popularna, była wręcz uznawana za taką dosyć drugoplanową, podrzędną, tak, jakąś taką właśnie działalność ludzką, także było to stosunkowo jeszcze wówczas niepopularne, natomiast do spopularyzowania różnych pojęć gimnastycznych przyczyniło się Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. Sokół udzielał swoich nauczycieli, nauczyciele Sokoła Rzeszowskiego prowadzili gimnastykę w szkołach rzeszowskich, również korzystano z sokolni, gmachy Sokole właśnie miały salę gimnastyczną, a tych budynków w tamtym okresie w Galicji nie było. Taka piękna rzecz jak hymn, swoisty hymn Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, Marsz Sokołów. I co jeszcze? Jakie atrybuty? Bardzo mnie poruszyło to, że członkowie Sokoła posługiwali się takim zawołaniem czołem, tak? Mi czuwaj też. Tak, zresztą tutaj należy wspomnieć o takiej ważnej rzeczy, mianowicie nie wszyscy o tym wiedzą, ale pod skrzydłami Sokoła narodził się skauting, z którego później wykiełkowało nam harcerstwo i tutaj w Rzeszowie również w tej mierze mieliśmy też bardzo bogate tradycje. Także od 1911 roku pod skrzydłami Sokoła właśnie rozwijały się organizacje skautowe. Tutaj oczywiście obowiązkowo musimy przywołać nazwisko Andrzeja Małkowskiego. Tak. Wiadomo, harcerstwo Lwów tam początek. Tak. Strój Sokoła to był mundur. Typowy strój to właśnie mundur, który nazywamy czamarą. Czamara i do tego charakterystyczna amarantowa koszula z taką typową dla sokolstwa zapinką pod kołnierzykiem, która miała taki motyw sokoła również. No i wpuszczone najczęściej wysokie buty, spodnie i czapka batorówka. Tę piękną działalność przerwała brutalnie II wojna światowa. Przypomnijmy, co się działo po II wojnie światowej, bo teraz już wiemy i to bardzo nas cieszy. Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół zostało reaktywowane, ale wiele lat po II wojnie światowej. Tak, reaktywacja nastąpiła dopiero po transformacji ustrojowej 1989 roku. Natomiast mieliśmy dwa takie okresy, gdzie ta działalność Sokoła była mniej aktywna, prowadzona była w węższym zakresie. No to okres I wojny światowej, kiedy gniazdo zamarło.
szkoły. Natomiast oczywiście jest znana karta historii związana z Sokolstwem i jego udziałem w Legionach, zwłaszcza tutaj w działalności Legionu Zachodniego po rozwiązaniu Legionu Wschodniego. Natomiast okres II wojny światowej, faktycznie działalność została zakazana przez okupantów. Sokoli w tym okresie z obawy przed represjami niszczyli mundury, palili sztandary, chcieli pozbyć się wszelkich jakby materialnych atrybutów namiastek, które mogłyby zasugerować Niemcom kontakty z organizacją patriotyczną, bo taką organizacją był Sokół. Natomiast po zakończeniu II wojny światowej nastąpił krótki taki okres, kiedy próbowano to stowarzyszenie reaktywować. To był okres, można powiedzieć, bardzo krótki. Niektórym gniazdom udało się doprowadzić do ponownej aktywacji, tak jak miało to miejsce z Sokołem Rzeszowskim. Gniazdo nasze rzeszowskie zostało po II wojnie światowej reaktywowane, a ostatecznie zlikwidowane w marcu 1947 roku. Nowa władza stwierdziła, że Sokół jest organizacją politycznie niepożądaną, że nie może jako organizacja antykomunistyczna, jako organizacja ultrareligijna funkcjonować w nowej rzeczywistości i większość gniazd rozwiązywana, znaczy się wszystkie gniazda zostały zdelegalizowane. Tak jak powiedziałam, części udało się reaktywować, części nawet po II wojnie światowej nie udało się ponowić tej działalności. Dopiero po tym trudnym okresie PRL-u dla Sokoła mamy nowe światło, nową rzeczywistość Sokolą. Oczywiście no, trudno porównywać te dwa okresy, ten dzisiejszy współczesny okres działalności Sokoła z tym okresem wcześniejszym, ale cieszymy się, że ta tradycja jest podtrzymywana w wielu gniazdach. Rzeszów to prężnie działająca w tej chwili organizacja, która stawia na promowanie kultury fizycznej, na wychowanie fizyczne i gromadzi fantastycznych młodych ludzi. No mamy też duże doświadczenia, ja tutaj wspomnę o zasługach w akrobatyce Gniazda Rzeszowskiego tutaj pod kierunkiem trenera doktora Grzegorza Bielca. To wszystko się pięknie rozwija, natomiast Gniazdo Rzeszowskie, które cieszy się coraz większą popularnością, zyskało też bodajże w ubiegłym roku nowego prezesa, którym został również kolega z mojego wydziału, dr Jacek Kulpiński. Trzeba powiedzieć, że owszem, Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół zostało reaktywowane w wielu miastach naszego kraju, no ale budynki przepadły, a właściwie teraz mają zupełnie inne przeznaczenie. Budynki mają zupełnie innych właścicieli, także no tutaj, tak jak powiedziałyśmy na początku, teatr w budynku rzeszowskim, w Jarosławiu, kino w Przeworsku mieści się, biblioteka publiczna. Także no zupełnie inny właściciel, inni właściciele i zupełnie inne przeznaczenie. No tutaj ta strona materialna na pewno funkcjonowania współczesnego Sokoła jest też trudna, bo w przeszłości też było stosunkowo trudne. Powstawały sokolnie, ale były najczęściej te towarzystwa bardzo mocno zadłużone. I co istotne, co warto podkreślić, że oddziały Sokoła, te Sokole Gniazda, powstawały również za granicą. W Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, we Francji były oddziały Sokoła. Tutaj musimy powiedzieć, że mamy do czynienia z tworzeniem gniazd sokolich wśród Polonii francuskiej, tak jak pani powiedziała, belgijskiej, holenderskiej, w Stanach Zjednoczonych, w Brazylii, w Chile, ale również możemy mówić o tym, że sokolstwo rozwijało się i u naszych wschodnich sąsiadów, także mamy... W Rosji również, z tym, że w Rosji bardziej wśród Rosjan na emigracji, bo tam dosyć taka była skomplikowana w pewnym okresie sytuacja, ale również rozwijało się sokolstwo wśród narodów słowiańskich, czyli w Serbii, w Chorwacji. Po I wojnie światowej powstała Jugosławia i właśnie w tej Jugosławii też tam mieliśmy. Czyli taka szlachetna działalność ponadnarodowa, można powiedzieć. Właściwie niezależnie od kraju, niezależnie od czasów, idea zawsze aktualna, w zdrowym ciele zdrowy duch. Tak, idea zawsze aktualna i chcę tylko jeszcze dodać, bo tutaj Sokoli Słowiańscy chcieli się jednoczyć, utworzyli Związek Sokolstwa Słowiańskiego i oni właśnie mieli taką zasadę, że nigdy publicznie przeciwko sobie nie występowali. Przyjęli taką właśnie deklarację. Po 150 latach od utworzenia pierwszego gniazda sokolego we Lwowie na ziemiach polskich, co z tej idei pozostało, jak teraz Sokół patrzy w przyszłość, pani zdaniem, z jaką myślą? Tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że zupełnie są inne warunki, prawda? Bo mieliśmy bardzo mocny akcent właśnie położony na tą działalność patriotyczną, zwłaszcza w okresie poprzedzającym wybuch I wojny światowej. Natomiast w tym momencie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w tych gniazdach, które funkcjonują teraz, promuje rozmaite dyscypliny, promuje gimnastykę, akrobatykę,
tenis stołowy, ale również taką działalność też patriotyczną, związaną z podtrzymywaniem tradycji narodowych, z uświadamianiem nawet historycznym i propagowaniem wiedzy na temat tego stowarzyszenia. Myślę, że ważne jest to, że jest wiele osób w tym momencie bardzo mocno zaangażowanych. I to nie tylko ze starszego pokolenia, ale znam fantastycznych młodych sokołów, na przykład pana prezesa Sokoła Leszczyńskiego, pana Damiana Małeckiego, który jest świetnym organizatorem i świetnie tutaj tą też myśl sokolą podchwycił. Chciałam dodać, że jest on autorem broszurki, w której przedstawił historię Sokoła, a broszurka została wydana przy okazji monety, o której wspominałyśmy na samym początku. Ten szyld Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół do czegoś zobowiązuje i miejmy nadzieję, że te gniazda sokole, które współcześnie istnieją, będą podtrzymywać te piękne tradycje sokoła, który powstał 150 lat temu i w tym roku obchodzimy tę okrągłą rocznicę jego powstania. Mam nadzieję, że tak będzie, tym bardziej, że sokół gromadził w swoich szeregach ludzi prostolinijnych, szlachetnych, którzy potrafili dla idei na przykład zaangażować własne prywatne pieniądze, którzy potrafili poświęcać swój czas, którzy byli naprawdę bardzo zaangażowani dla tej idei, która właśnie była związana z sokolstwem, z niepodległością, z patriotyzmem. Także no, takie wzorce z dawnej naszej historii ojczystej trzeba przywoływać, bo współczesne społeczeństwo, zwłaszcza młodzież, nie ma tej świadomości, a to są takie postaci, że myślę, że można coś z nich ściągnąć dla siebie, albo przynajmniej poznać, że takie osoby były. Mamy w Sokole fantastycznych prezesów z okresu dwudziestolecia międzywojennego, z okresu II Rzeczypospolitej, Bernarda Szanowskiego, Adama Zamojskiego i pułkownika Franciszka Arciszewskiego. To są ludzie faktycznie fantastyczni, byli fantastyczni i ogromnie zaangażowani we wszystkie możliwe sprawy tej organizacji. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była dr Agnieszka Mirkiewicz z Wydziału Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego z Katedry Nauk Humanistyczno-Społecznych. Dziękuję bardzo, dziękuję. A o myśli sokolej rozmawiała Iwona Piętak z Polskiego Radia Rzeszów. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Na zegarze 12.46 zmieniamy temat. Podczas lipcowego szczytu państw Trójmorza w Warszawie pojawi się prezydent Stanów Zjednoczonych. Co wizyta Donalda Trumpa będzie oznaczała dla polskiej dyplomacji? O tym w Polskim Radiu 24 mówił profesor Michał Kleiber, były prezes Polskiej Akademii Nauk, z którym rozmawiał Krzysztof Świątek. Panie profesorze, zacznę od takiej kwestii, bo sprawdzałem przed naszą rozmową, byłem przekonany, że pan jest członkiem Narodowej Rady Rozwoju. Ale nie ma pana nie w tym gremium. Rzeczywiście nie jestem. Nie było propozycji? Nie było propozycji. Tak się jakoś złożyło, ale ponieważ ja jestem tak zajęty, to szczerze mówiąc nie ubolewam nad tym. Te już jeśli o tym mówimy, to powiem, że ja troszkę mam rezerwę w stosunku do ciał bardzo liczebnych. Wydaje mi się, że one są mało skuteczne przy naszych rozedrganych umysłach i przy tej różnorodności poglądów, które reprezentujemy. To ciało, które ma prawie 100 osób, jest podzielone na określone podzielone sekcje. Podzielone na ten, więc to może jest troszkę lepiej, ale ja generalnie wolę ciała mniejsze i to może dobrze, że ja w związku z tym nie jestem w tej radzie. Ale nie odmówił pan, gdyby pan dostał propozycję na przykład po naszej rozmowie. To bym się dobrze musiał zastanowić, tak. Dobrze, panie profesorze, prezydent Macron, prezydent Francji udzielił głośnego wywiadu, w którym w jakiejś mierze mocno krytykuje przywódców naszej części Europy. Zacytuję, kiedy słucham niektórych wschodnioeuropejskich przywódców, zdradzają oni Europę i odwracają do niej plecami. To cyniczne podejście do Unii Europejskiej służy rozdzielaniu pieniędzy bez respektowania europejskich wartości. Koniec cytatu. Czy my rzeczywiście w Europie, biorąc pod uwagę całą Unię Europejską, czy w ogóle wspólnotę, mamy rzeczywiście katalog wartości określony i czy mamy to samo rozumienie tych wartości? Czy my najpierw w ogóle nie powinniśmy ich określić? Ta wypowiedź, ona wpisuje się w ciąg najróżniejszych zdarzeń na forum Unii Europejskiej, które się sprowadzają do tak naprawdę do tego wielkiego dylematu, który pan podniósł w swoim pytaniu. Rzeczywiście jest tak, że Europa, państwa członkowskie europejskie w szczególności,
mają za sobą piękną historię, historię, która nas łączy pod wieloma względami, ale świat rozwija się tak dynamicznie, że dzisiaj wiele z tych wartości, które żeśmy uważali za święte, za nienaruszalne, dzisiaj zeszły na... Powiedzieć na drugi plan to powiedzieć mało, prawda? Na daleki plan. I rzeczywiście jest tak, że dzisiaj trudno byłoby skonstruować przekonujący taki katalog wartości, które Europejczycy wyznają, czy powinni wyznawać i który by spotkał się z szerokim poparciem. To jest w moim przekonaniu olbrzymi problem, bo ja nie mam najmniejszych wątpliwości, że podstawowe wartości powinny być wyartykułowane i powinny nas łączyć. Bez takiego spoiwa jest mała szansa na taką wspólną i spójną przyszłość. No, Polsce się zarzuca na przykład, że nie respektuje zasady solidarności europejskiej. No, solidarność to jest dla nas takie pojęcie... Drga polska dusza, jak się słyszy słowo solidarność, tylko no my zupełnie właśnie inaczej rozumiemy te zasady solidarności, bo w tej chwili, no, mówiąc trochę kolokwialnie, ale jednak ta Europa Zachodnia no, ma poważne problem. Ja bym nawet powiedział, że to jest taka choroba jak AIDS właściwie, która się rozwija. No i my mamy się co teraz, zarazić tą chorobą po to, żeby się podzielić tym problemem? Ja oczywiście znam tę wypowiedź i ona była troszkę złośliwie interpretowana jako dotycząca właśnie polskich polityków i ewentualnie węgierskich, a ona miała chyba charakter szerszy, ale niezależnie od tego faktem jest, że odwoływanie się do solidarności wybiórczo wydaje mi się jest niezasadne, krzywdzące i na dłuższą metę szkodliwe, bowiem to jest troszkę tak, że jeśli premier, prezydent francuski mówi o solidarności, a jednocześnie upiera się przy wprowadzeniu tych zasad dotyczących pracowników, którzy jeżdżą, prawda, na przykład nie tylko koniecznie jeżdżą, ale to dotyczy właśnie kierowców, może najbardziej emocjonalnie do tego podchodzimy, pracowników, co jest sprzeczne w ogóle z ideą Unii, w której właśnie trzeba wykorzystywać to, że pewne kraje, pewne grupy pracowników pracują za mniejsze pieniądze niż to robią inni, bo na tym polega właśnie nowoczesna gospodarka, żeby wykorzystywać tego typu atuty. I jeśli on mówi coś takiego, to ja oczywiście mam ochotę się go zapytać, czy on jest pewien, że on jest sam dostatecznie solidarny, albo przynajmniej jego państwo, prawda? Jeśli mówi w ten sposób przedstawiciel Luksemburga, bo to też słyszałem podobną wypowiedź, no to ja się pytam, czy kraj, który wiadomo ma na sumieniu te podatkowe, może powinienem użyć cudzysłowo, ale jednak przestępstwa, który zwalniał od podatków po to, żeby zachęcić firmy do siebie, czyli krótko mówiąc, próbował być takim rajem podatkowym w ramach Unii, to czy to jest solidarność unijna? Takich przykładów oczywiście można wymienić bardzo wiele. Więc ja bym był bardzo ostrożny z tym słowem. Ja uważam, że można mówić, czy się coś nam nie podoba, ale odwoływanie się do tego pięknego, szczególnie dla słowa solidarność, jest problematycznie, żeby powiedzieć minim. Panie profesorze, jak pan widzi przyszłość Europy za 5 czy 10 lat? No bo dzisiaj już stary kontynent spływa krwią. No to są zamachy terrorystyczne, które doświadczamy także Polacy, no, stają się ofiarami tych zamachów. Doświadczamy ich tak naprawdę no, co, przynajmniej raz w miesiącu, a właściwie już co dwa tygodnie są albo i w każdym tygodniu takie informacje o mniejszych bądź większych zamachach. To jest oczywiście najtrudniejsze pytanie z możliwych. Tutaj ja w krótkim i średnim okresie zdobywam się na optymizm. To znaczy uważam, że poparcie dla idei wspólnotowej na kontynencie europejskim jest ciągle bardzo silne. Polska tu jest tego przykładem. Przecież 3/4 Polaków wierzy, że Unia jest niezbywalna, powinna dalej istnieć i tak dalej. W innych krajach jest często troszkę gorzej, ale jednak w sumie Europejczycy chcą takiej wspólnoty. Natomiast ja powiedziałem dlatego o tym
czasowym ograniczeniu, bo za lat 20, 30 czy 50 tego optymizmu ja już nie mam. To wynika oczywiście z postępującej globalizacji, która przy wszystkich swoich korzyściach ma też skutki negatywne. W tym przypadku chodzi mi o to, że demografia jest bezlitosna i Unia Europejska za właśnie tych kilkadziesiąt lat, wydaje mi się, będzie zdominowana przez osoby pochodzące z rodzin nieurodzonych w Unii Europejskiej, w krajach Unii Europejskiej. To całkowicie zmieni kulturowy wizerunek Unii. I jeśli nie potrafimy się w najbliższych latach temu przeciwstawić, chciałbym powiedzieć wyraźnie, że to nie jest jednoznaczne określenie przeciwstawić. Można się przeciwstawiać na różne sposoby. Ale my musimy zadbać o to, żeby ta europejska kultura, z której jesteśmy tacy dumni, żeby ona pozwalała być tam dumnym także w przyszłości. Profesorze, ale czy pan się nie obawia tego, że czeka nas okres takich wojen domowych, na przykład we Francji, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, no bo to jest już tutaj, to starcie cywilizacji następuje. Teraz mieliśmy taki interpretowany trochę jak taki kontrzamach w Londynie, prawda, wymierzony też z tą społeczność muzułmańską. Czy to starcie nie jest po prostu nieuchronne? Ja znam ten pogląd, ja słyszałem, jak jedna z bardzo opiniotwórczych osób taki pogląd wyraziła, że oto zmiana mentalności i właśnie zmiana, która miała lojalna, bo ona jest bronić tych europejskich wartości. Otóż jest możliwa tylko wtedy, jak dojdzie do buntu ludu. I że to jest jedyna droga. Bez tego będziemy się męczyć i nie będziemy potrafili znaleźć rozwiązania. Ale ja zaprotestowałem. Ja powiedziałem, że to jest najczarniejszy scenariusz. Dzisiaj niestety nie jest tak, jak wieki temu. I bunt ludu mógłby oznaczać destrukcję przestrzeni publicznej całkowitą. Z racji tego, że jest dostęp do broni, że są cały szereg elementów. I mówiąc krótko, ja wierzę, że do tego nie dojdzie i że to nie będzie potrzebne, żebyśmy my zmądrzeli. Ale jak powiedziałem to powiem także dobitnie to, że nie mam wielkiego zaufania do polityków, którzy dzisiaj decydują o losach Unii. To jest wielki problem. Oczywiście politycy w demokracji są kluczem, prawda, bo oni się muszą w mądry sposób odwoływać do większości, ale jednocześnie muszą mieć wizję. Ja dzisiaj nie dostrzegam tej wizji. Panie profesorze, zbliża się wielkimi krokami wizyta prezydenta Trumpa w Warszawie. Czy to nie jest też pewien sygnał ze strony prezydenta Stanów Zjednoczonych, że właśnie stawia na tę część Europy, na Europę Środkową Wschodnią. Tutaj się mówi też o idei Trójmorza. Jak pan ocenia to właśnie decyzję, że prezydent Stanów Zjednoczonych przyleci do Warszawy? Na krótko, no, ale jednak jest to ważny sygnał i o co powinniśmy zagrać, też mówiąc kolokwialnie, w czasie tej wizyty? To jest bardzo ciekawa sprawa. Ja przypominam sam swoje wypowiedzi sprzed paru lat, w których ubolewałem, że my poprzez to w końcu bardzo korzystne zbliżenie do krajów europejskich, troszkę zaniedbujemy nasze kontakty ze Stanami Zjednoczonymi. Ja mieszkałem długo w Stanach Zjednoczonych, wiem, jaką rolę Stany Zjednoczone odgrywają pod tysiąc względów, o tym decyduję. I dzisiaj mam ochotę powiedzieć coś innego. Ja się troszkę boję, że zbliżenie naszego regionu do Stanów Zjednoczonych, tak jak one może okazać się korzystne, zarówno z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak i także może gospodarki, one nie powinny odbywać się kosztem naszych interesów w Europie. Trzeba to umieć pogodzić. Z profesorem Michałem Klejberem, byłym prezesem Polskiej Akademii Nauk, rozmawiał Krzysztof Świątek. Reklama. No, co Rusi, co tam masz na świadectwie? 60 zł, tato! Wow, zuch dziewczyna! Teraz w Media Expert płacimy za oceny. Pochwal się świadectwem swojego dziecka. Za każdą piątkę otrzymasz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. Przyjdź do Media Expert i sprawdź, ile możesz zyskać. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Mężczyzna nie unika problemów, tylko staje z nimi twarzą w twarz. By nad sobą panować, nie potrzeba zachodu.
Zmierz się ze swoją prostatą i załatw sprawę po męsku. Jedna kapsułka Prostamolu Unodziennie skutecznie spowalnia rozrost prostaty i reguluje oddawanie moczu. Prostamol Uno przywraca swobodę. Prostamol Uno. Męska rzecz. Męski lek. Dostępny w aptekach. Prostamol Uno kapsułki miękkie 320 mg ekstraktu z owoców bocznie piłkowanej Serenoa Repens. Wskazania. Łagodzi dolegliwości związane z łagodnym rozrostem prostaty występujące przy oddawaniu moczu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny Berlin Chemie AG. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Od jutra w Lidlu ponad 30 artykułów kosmetycznych w supercenach. A dodatkowo kawa rozpuszczalna Jakobs Kronog 18,99 za 200 gramów. Regulamin akcji na www.lidl.pl. Lidl. Co tydzień coś nowego. Zapytaliśmy, jakiej opalenizny pragną kobiety. Takiej, na którą nie muszę zbyt długo czekać, dlatego jak co roku stosuję Belista Sun. Pięknej i zdrowej. Pomaga mi ją uzyskać Belista Sun. Opalenizny, którą będę się cieszyć aż do jesieni. Suplement diety Belista Sun zawiera formułę ActiBronze z wysoką dawką beta-karotenu, L-tyrozyną i miedzią, która wspiera prawidłową pigmentację skóry. Belista Sun, bo kobiety pragną zdrowej, pięknej i trwałej opalenizny. Po reklamie. Tu Polskie Radio 24, minęła 13. Czas na informacje dnia. Tragiczny wypadek na Pomorzu pod Wejherowem. Jego sprawca był pijany. Kierowca śmiertelnie potrącił dwie osoby. Sportowa impreza z historią w tle w Radomiu odbył się półmaraton dla uczczenia czerwca 76. Będzie o zagrożeniu pożarami w Hiszpanii oraz o dokuczliwych upałach we Włoszech. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Pijany kierowca zabił dwie osoby w Zakrzewie, niedaleko Wejherowa. Auto, którym jechał, staranowało kłada. Mężczyzna próbował uciec, ale w sąsiedniej miejscowości zatrzymali go świadkowie tragedii. Więcej o tym wypadku reporter Polskiego Radia Gdańsk, Grzegorz Armatowski. Jak wstępnie ustaliła policja, 21-latek jechał z dużą prędkością trasą Zakrzewo-Linia. Staranował zaparkowanego na poboczu drogi kłada i stojące przy nim dwie osoby. 31-letni mężczyzna i 37-letnia kobieta zginęli na miejscu. Sprawca wypadku zaczął uciekać w kierunku Lęborka i po drodze uderzył jeszcze w jeepa. W linii zatrzymali go dwaj świadkowie, którzy zawiadomili policję. Powiedziała mi młodszy aspirant Anna Henning z komendy w Wejherowie. Widzisz? 21-latek w wydychanym powietrzu miał 3 promile alkoholu. Teraz trzeźwieje w policyjnej celi, a śledczy ustalają okoliczności tragedii. Dopiero jutro mężczyzna zostanie przesłuchany i usłyszy zarzuty. Sprawcy Anna wypadku grozi kara do 12 lat więzienia. Pobiegli w sądzie robotnikom radomskiego czerwca 76. Na starcie półmaratonu stawiło się blisko 1000 osób z całego kraju. Zwycięzcą biegu jest Arkadiusz Gardzielewski. Ale on może też pewnych rzeczy nie wynosić i może się bordelu narobić. Ty masz tu kartoczekę, masz umowę podpisaną, na przykład tak jak mówię inoczej. Dla Arkadiusza Gardzielewskiego cel biegu miał znaczenie. I wywalił z nim wszystko. Zaraz po hymnie puszczone, zaśpiewane w hymnie, super. W takim momencie czuję się Polakiem i wiem, dlaczego chcę być taki tym Polakiem. Taki wariat nie dostanie nigdy mieszkania. Dlaczego? Dlatego, że on nie wie, co to znaczy, że 100 zł miałby za mieszkanie zapłacić. Ja tutaj płacę rachunki, wczoraj zapłaciłam za T-Mobile'a 698 zł. Historię życia księdza Kotlara. No myślę, że to jest idealny moment właśnie, bo zaczyna się kręcenie filmu o księdzu. Prawie myślę, że na pewno jakaś tam część jak biegaczy zajrzy do tej broszurki. To teraz za T-Mobile'a zaległe 1198 mam zapłacić. Krzyże Wolności i Solidarności. Oficjalne obchody rocznicowe rozpoczną się o 18:00 przy pomniku ludzi skrzywdzonych. Także proszę z Radomia, Anna Orzeł, Polskie Radio. Incydent w Newcastle na północy Anglii. Samochód wjechał na chodnik przed ośrodkiem sportu. Według policji wypadek zapewne nie miał związku z terroryzmem. Zatrzymano jedną osobę. Lokalne media podają, że w ośrodku sportu trwały obchody kończącego Ramadan, święta Eid al-Fitr. Uczestniczyły w nich setki ludzi. Pierwsza beatyfikacja na Litwie. W Wilnie zostanie beatyfikowany biskup Teofil Matulonis, męczennik czasów komunizmu. W sowieckich łagrach spędził kilkanaście lat. W uroczystości weźmie udział kilkadziesiąt tysięcy wiernych z Litwy i zagranicy, w tym grupa pielgrzymów z Polski.
Uroczystości beatyfikacyjne odbędą się na Litwie po raz pierwszy. Beatyfikacja innego błogosławionego, arcybiskupa Jerzego Matulewicza, nie mogła się odbyć na Litwie, bo nie zgodziły się na to ówczesne władze komunistyczne. Dlatego został on beatyfikowany przez świętego Jana Pawła II w 1987 roku w Rzymie podczas uroczystości z okazji 600-lecia chrztu Litwy. O litewskim przyszłym błogosławionym, tak napisano w komunikacie konferencji litewskich biskupów. Służył wszystkim, bez względu na ich narodowość, Lotyszom, Polakom, Białorusinom, Litwinom. Wyróżniał się szczególnym oddaniem kościołowi. W okresie sowieckim odmówił tworzenia Narodowego Litewskiego Kościoła Katolickiego. Był prześladowany oraz doświadczył represji. Pomimo to z konsekwencją trzymał się podjętej decyzji wykonywania woli Bożej. Jest przykładem żywej wiary dla każdego z nas. W uroczystości weźmie udział specjalny wysłannik papieża Franciszka, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kardynał Angelo Amato. Z Wilna dla Polskiego Radia Renata Wittmann. Dodajmy, że uroczysta msza święta w języku łacińskim właśnie rozpoczyna się. Z powodu pożarów 2000 osób ewakuowano z domów, hoteli oraz kempingów. Tak było w hiszpańskiej Andaluzji. Żywioł szaleje w lasach w pobliżu miasta Huelva. Ogień dotarł do parku narodowego Doniana, położonego nad Atlantykiem. Służby ogłosiły pierwszy, czyli najwyższy poziom zagrożenia. Personel opuścił też położone w rejonie zagrożenia siedzibę hiszpańskiej agencji kosmicznej oraz bazę rakietową. Według lokalnych władz do wybuchu ognia doszło wczoraj wieczorem. Uniemożliwiło to użycie samolotów do gaszenia. Do rozprzestrzeniania się ognia przyczynia się wysoka temperatura, także silny wiatr. W akcji gaśniczej bierze udział 80 strażaków oraz 19 jednostek powietrznych. W minionym tygodniu w sąsiedniej Portugalii w wyniku pożarów lasów życie straciło 64 osoby. Fala upałów nie tylko w Hiszpanii, także we Włoszech. Wczoraj w Ferrarze na północy Włoch odczuwalną temperaturę oszacowano na rekordowe 49 stopni. W Termoli w środkowej Italii było o 2 stopnie mniej. Dziś według meteorologów podobne temperatury panować będą w Anconie, Florencji, Perugii i Pescarze. W wielu miastach ogłoszono stan alarmowy, czyli poważne zagrożenie dla zdrowia osób starszych, chorych i dzieci. We wszystkich włoskich mediach lekarze apelują, by między 10 rano a 18 unikać wychodzenia z domu. Panująca przez całą wiosnę susza grozi katastrofą rolnictwu. Na północy Włoch zniszczeniu uległo 25% upraw zbóż i 40% paszy dla zwierząt. Co gorsza, przestarzały i wadliwy system wodociągów, szczególnie na południu Włoch, powoduje, że z każdych 10 litrów wody wyciekają 4. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Według synoptyków ten mijający czerwiec to na Półwyspie Apenińskim najbardziej gorący miesiąc od 150 lat. U nas 30-stopniowe upały spodziewane są za kilka dni, a na razie przyjemna letnia temperatura 29 stopni na południu kraju, 25 w centrum, 17 do 20 stopni na Pomorzu. Zachmurzenie jest umiarkowane i duże. Synoptycy zapowiadają też przelotne deszcze w Bieszczadach, możliwe burze. Na zachodzie i Pomorzu wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, poza tym słaby i umiarkowany. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 13.06 na zegarze w kalendarzu niedziela, 25 dzień czerwca. Jakub Kukla, witam, zapraszam jeszcze do godziny 15. A przed nami między innymi spotkanie z kobietami sukcesu. Dziś gościem Maji Kluczyńskiej będzie Elżbieta Laskowska, historyk sztuki, kustosz, dyrektor Muzeum Karykatury w Warszawie, osobowość w świecie polskiej i zagranicznej sztuki karykatury i satyry. Kobiety sukcesu już za minut kilka, natomiast po godzinie 14 Luisa Bebłot będzie zachęcała Państwa do czytania. Dziś jej gościem będzie Anna Janyska, autorka książki Kura i Zaklinacz deszczu. Po godzinie 14.30 z kolei porozmawiamy o rosyjskiej propagandzie w Polsce i w Europie. A na początek sprawy krajowe. Jeśli potwierdzą się podejrzenia, że sędzia Szczecińskiego Sądu Okręgowego dopuściła się oszustwa w jednym ze sklepów, zostanie ona pozbawiona immunitetu i usunięta z zawodu. Takie kroki zapowiada prokurator generalny Zbigniew Ziobro, który powiedział informacyjnej agencji radiowej, że sprawę traktuje priorytetowo, bo w interesie całego społeczeństwa leży szybkie osądzenie takich przypadków. Sędzia w jednym z supermarketów miała przeklejać ceny na sprzedawanych w promocji przewodnikach turystycznych, aby mniej zapłacić za towar. Zyskałaby na tym 30 zł. Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że sędzia Sądu Okręgowego zarabia od około 13 600 zł do 14 700 zł brutto miesięcznie. Zbigniew Ziobro podkreślił, że zwłaszcza w przypadku zawodu sędziego taka postawa jest niedopuszczalna. To jest kolejna zasmucająca i bulwersująca sprawa.
sytuacji, kiedy sędzia jest złapany. 25 abonamentów telefonu, za wszystko płacę, no to więc zdarzało, 700 tu 800. I dlatego trzeba nawet czasem te pożyczki brać. Naklejek, a te firmy oszustystyczne okradają. Myśmy dwa razy, nie raz więcej zapłacili. 30 zł na szkodę sklepu. No to są sytuacje, które nie godzą się, nie dają się w żaden sposób wytłumaczyć wobec szczególnej roli i zawodu zaufania, jakim jest zawód sędziego. Dlatego kuriozalne jest też tutaj również i to, że ta kwota, o której mówimy, jest w ogóle niewspółmierna do realnych, całkiem wysokich zarobków sędzi Sądu Okręgowego. Jeśli możemy oceniać to zachowanie, to musimy powiedzieć tutaj o kuriozalności tej sytuacji, ale też i o naruszaniu pewnych elementarnych zasad etyki zawodowej w życiu prywatnym przez sędziego. I zadać sobie pytanie, jak taka sędzia, czy taki sędzia, który w ten sposób postępuje, zachowuje bezstronność, uczciwość, najwyższą etykę wtedy, kiedy przychodzi mu sądzić innych, oceniać innych, a przecież robi to na co dzień. Od sędziów powinniśmy z racji ich zawodu wymagać więcej, wymagać przestrzegania wysokich standardów etycznych, nie tylko w trakcie wykonywania przez nich zawodów, ale co się przecież ze sobą ściśle łączy, bo tego się nie da rozdzielić, również w życiu prywatnym, osobistym. No ten przykład w tym sensie bulwersuje, bo pokazuje, że pani sędzia ma problem z tymi wysokimi standardami etyki, ale bulwersujące jest też i to, że to nie jest przecież pierwszy przypadek w ostatnich tygodniach, miesiącach, pokazujący na zjawisko tego rodzaju kradzieży w sklepach, czy podobnych zachowań, przestępstw takich codziennych popełnianych przez przedstawicieli trzeciej władzy. To bardzo szkodzi wizerunkowi sędziów, również tych wielu sędziów, którzy są przyzwoici, uczciwi, bo wiesz, że przecież takie nie brakuje i postępują profesjonalnie. I dlatego też w ich interesie jest to, aby w interesie całego społeczeństwa, aby takie przypadki szybko rozstrzygać, osądzać. Dlatego też poleciłem prokuraturze, żeby ta sprawa była prowadzona możliwie intensywnie. Jeśli wszystkie te okoliczności potwierdzą się, to prokuratorzy mają obowiązek niezwłocznie wystąpić z wnioskiem o uchylenie immunitetu. No i trzeba doprowadzić do usunięcia takiej osoby z zawodu. Problem jest jednak dużo szerszy z racji, podkreślam, już kolejnego przypadku któregoś już opisującego niewłaściwe, nieetyczne zachowanie sędziów, a czasami wręcz takie powszechne, udział w powszechnych kradzieżach. I dlatego potrzebne są zmiany systemowe, które przygotowane jako Minister Sprawiedliwości, które mają na celu podniesienie standardów etycznych w tym zawodzie, również jeżeli chodzi o dopuszczanie do zawodu i eliminowanie, bezwzględne eliminowanie zawodu ludzi, którzy tym standardom etycznym osobistej uczciwości nie są w stanie sprostać. My musimy mieć pewność, że osoby, które ubierają togę, ubierają łańcuch z orłem w koronie i rozstrzygają w imieniu polskiego państwa, wydają wyroki, to są osoby na skroś uczciwe i w sposób bezstronny i rzetelny będą rozstrzygać sprawy innych Polaków. Mam nadzieję, że zmiany, jakie proponuję, temu właśnie będą służyć, czyli podniesieniu systemowych rozwiązań, które doprowadzą do skuteczniejszego eliminowania ludzi nieuczciwych sądownictwa, ale też i zapobiegną wprowadzeniu do tego środowiska ludzi, o których z góry można powiedzieć, że nie odpowiadają, jeżeli chodzi o kwalifikacje etyczne temu szczególnemu zawodowi, powołaniu, można powiedzieć, jakim jest zawód i rola sędziego państwa. Rzecznik Sądu Okręgowego w Szczecinie Michał Tomala poinformował wczoraj, że sędzia została odsunięta od czynności służbowych na miesiąc. Sędzia pełni też funkcję wizytatora w Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Szczecinie. Wczoraj do prezesa Sądu Apelacyjnego trafił już wniosek o odwołanie jej z tej funkcji. Na zegarze prawie 13 minut po godzinie 13 w studiu Maja Kluczyńska i jej gość. Kobiety sukcesu. Jak w każdą niedzielę, chwilę po godzinie 13, proszę Państwa, zapraszam na spotkanie z osobą niezwykłą. Witam Panią bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Pani Elżbieta Laskowska, dyrektor Muzeum Karykatury imienia Eryka Lipińskiego w Warszawie. Słyszałam, Pani dyrektor, że Pani ma fantastyczne muzeum. Co Pani na to?
Potwierdzam, oczywiście. Fantastyczne? Dla mnie fantastyczne, nie tylko ze względu... Dobry żart, uśmiech? Na żart, na uśmiech, na nazwę, na patrona, ale też i ze względu na zespół, z którym przyszłam pracować. No tak, ale zespół zespołem, miejsce fantastyczne, ale pani też jest cudowną osobą, wykształconą, bo obszerna wiedza na temat polskiej i zagranicznej sztuki, karykatury i satyry, wyróżniające się umiejętności zarządzania projektami, kierowania pracą tegoż właśnie cudnego zespołu, o którym pani powiedziała, no gwarantuje pani, że kiedy wybierzemy się na ulicę Kozią do Muzeum Karykatury, to nie będzie to czas stracony. To są takie pani małe sukcesiki? Dziękuję za tak miłe słowa. Tak, tak, oczywiście, tak to odbieram. Mimo, iż te sukcesy jakby przychodzą do mnie trochę z zaskoczenia, trochę czasami były przeze mnie nieoczekiwane, bowiem moją karierę zawodową jako historyka sztuki zaczynałam od zupełnie innej dziedziny, od historii designu, od historii wyposażenia wnętrz. Trochę inna wrażliwość, inne oko wtedy, tak? No tak się akurat złożyło, że znalazłam się w Muzeum Karykatury, w miejscu naprawdę cudownym, cudownym nie tylko ze względu na swoje położenie, na to, czym się muzeum zajmuje i komu jest dedykowane, ale również ze względu na ludzi, których tam spotkałam, moich wspaniałych nauczycieli zawodu muzealnika, tak to bym określiła, a mam na myśli przede wszystkim panią kustosz Grażynę Godziejewską i mojego wieloletniego dyrektora kustosza Marka Wojciecha Chmurzyńskiego. A amerykańskie doświadczenia wspomogły? No one były takie troszeczkę pośrednie, bo z profesorem z Uniwersytetu w Austin w Teksasie, panem Christopherem Longiem, spotkałam się na moim pobycie w czasie studiów w Pradze, w czeskiej Pradze. No ale dzięki jego tutaj wsparciu, no pewne takie otwarcie na to, co się dzieje na świecie, w Europie, no myślę, że miało dla mnie duże znaczenie. Ale zawsze w życiu dzieje się tak, że jest jakiś impuls, który potem powoduje, że nagle znajdujemy się w miejscu, w którym jesteśmy teraz, ale to jest miejsce, o którym myśleliśmy kiedyś. Tak trochę skomplikowanie może wytłumaczyłam, ale chodzi mi o to, czy zajmując się designem, myślała pani kiedyś o tym, żeby być szefem takiego miejsca, w którym produkuje się humor i satyrę? Nie, nigdy takiego związku nie było. Nie było i tak jak mówiłam, że nie mogę tutaj mówić o przypadkach, tak? Bo niewiele rzeczy dzieje się przez przypadek, ale przez pewne zaskoczenie ta karykatura i rysunek satyryczny no trochę zawładnęły i moją karierą zawodową, ale też i zainteresowaniami naukowymi. Czyli te zainteresowania, one gdzieś dookoła też tego, czym pani się teraz zajmuje, one gdzieś kluczyły, o tak powiem? Czy specjalnie? Niekoniecznie. To jest taki furtka. Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, bo tych dróg było kilka, było wiele i wiązały się one i z życiem zawodowym i osobistym, ale muszę powiedzieć, że w tej chwili nawet w tym, czym się zajmuję, czyli w tej satyrze, w żarcie, w humorze, także poszukuję takich związków i z designem na przykład i z projektowaniem graficznym, niekoniecznie o tym podłożu typowo satyrycznym. Mm-hmm. I ta wielowątkowość jednak przejawia się w pani obecnej pracy, bo dzięki tej różnorodnej, powiedziałabym, wiedzy, jak na szefa Muzeum Karykatury,
ale też pani liczne publikacje, współautorstwo też wielu wybitnych opracowań, książki. No to daje pani jednak ten komfort, że pani wie, co jest sztuką i też różne uliczki w tej sztuce pani odwiedza. To znaczy tak, próbuję połączyć tą dziedzinę, której dedykowane jest Muzeum Karykatury imienia Ryka Lipińskiego, również z innymi aspektami, tak? Nie tylko sztuki, ale i życia. Bo to będzie i fotografia, i design, i plakat, malarstwo, tam gdzie poszukujemy również tych wątków humorystycznych, satyrycznych, niekoniecznie jakby wskazując, czy no tutaj kolokwialnie powiem piętnując, że coś może być satyrą, czy coś może być śmieszne, ale że takich wątków, takich symboli, odwołań, metafor, które naprowadzą nas na ten uśmiech, tak? Mhm. Że możemy ich poszukiwać również w innych dziedzinach. Ale też taką myśl, prawda? Bo ten uśmiech z czegoś wynika, prawda? Błyskotliwość, odniesienie do historii, sytuacji społecznej. No bardzo, bardzo wiele czynników jest. Ale chciałam panią zapytać, czy są, bo zapewne są, i jeśli pani byłaby uprzejma wymienić jakieś kryteria, którymi pani się kieruje, dokonując wyboru, chodzi mi o zapraszanie artysty do współpracy. Czego pani szuka w jego twórczości? To znaczy, jeśli powiem oryginalność, to zabrzmi to troszkę banalnie, tak? ale... Osobowość też tak. Oczywiście jest bardzo ważna, ale to, czego ja poszukuję w sztuce, która no jednak ma wywołać reakcję, niekoniecznie ten przysłowiowy śmiech czy uśmiech, ale to może być czasami refleksja, tak? Tak, no właśnie. To nie tylko dowcip, nie tylko żart, ale i forma, sama forma dzieła sztuki może być żartobliwa, humorystyczna, satyryczna, ale też i, no nie ukrywam, jakość wykonania pracy, rysunku, grafiki, rzeźby, bowiem satyryczne bywają również rzeźby, formy przestrzenne, czego przykładem jest chociażby jedna z ostatnich wystaw w Muzeum Karykatury pana Tomka Brody. Powiedzmy o tych dwóch wystawach, które teraz pani gości, których to autorów pani zaprosiła do Muzeum Karykatury. Tomek Broda. Tak, to wspomniany już Tomasz Broda i jego cykl prac od Rubensa do Picassa, czyli Zrób sobie arcydzieło, a także wspaniała ilustratorka, malarka, scenografka i również rysowniczka satyryczna, pani Nika Jaworowska-Duchlińska, twórczyni postaci Zająca Szarego Obywatela, który w naszym muzeum postanowił wywiercić dziurę w całym i zamieszkał. Zamieszkał na czas wakacji, bo będzie go tam można spotkać aż do początku września tego roku. No i taki właśnie szarak, który próbuje się odnaleźć w naszej rzeczywistości. To daje satysfakcję, bo pojawił się błysk wokół i uśmiech na pani twarzy. Tak, że pani zaprosiła, zaproponowała. Bo tutaj w przypadku obojga twórców właśnie odnajduje doskonale to połączenie, o którym mówiłam. Talent, osobowość, pomysł, humor, pewien dystans również w podejściu do rzeczywistości, ale i ogromny szacunek dla widza, który przyjdzie oglądać te prace w naszym muzeum. A proszę powiedzieć, jeśli chodzi o sztukę karykatury, ona zmieniała się na przestrzeni wieków, czy zawsze była jednak skupiona wokół polityki i obyczajów, sztuki i artystów, teatru i kabaretu, albo osób i osobistości? To się zmieniało? Ja myślę, że to były te podstawowe jakby kręgi tematyczne, w których karykatura się porusza. Zresztą no jest nierozerwalnie z tymi tematami związana. No oczywiście pojawiają się nowe tematy, nowe wyzwania, pojawiają się nowe formy karykatury i pojawiają się nowe media, przez które karykatura jest dostępna. XIX, XX wiek to jest przede wszystkim karykatura prasowa. Tak? W tej chwili w naszej przestrzeni
w naszej codzienności, tak, dominuje ten świat wirtualny, internet. I tam w tej chwili satyrę rysowników satyrycznych, czy też talenty wyłapujemy, staramy się odkrywać poprzez Pani różne... też poszukuje tam. Tak, poprzez różne blogi, poprzez strony dedykowane na różnych portalach społecznościowych właśnie satyrze. A odbiory jakich artystów jako dyrektor Muzeum Karykatury pani zabiega... Albo też niezależnie od tego, jakich artystów pani, o jakich artystów pani zabiega, to i zbiory jakich artystów pani już ma. No, w naszych zbiorach znajdują się prace, no, najwcześniejsze, to jest koniec XVIII wieku, także możemy się poszczycić nawet tutaj grafikami Norblina chociażby. Natomiast no, bardzo bogaty jest zbiór XIX-wieczny i to od tych nazwisk naprawdę największych, bo mamy i Matejkę, mamy i Sichulskiego, i Wojtkiewicz, także tacy Malczewski również, więc tacy artyści, którzy być może nie są na co dzień kojarzeni z sztuką karykatury, tak? Która no, troszeczkę raczej niekoniecznie, była traktowana przez nich pobocznie, ale okazuje się, że również w tej formie, w tej formule no, wykazywali wspaniałe mistrzostwo. Oczywiście główny zbiór w naszej kolekcji to rysunki artystów współczesnych, dwudziestowiecznych, aż po tych działających do dzisiaj, ale wymieńmy chociaż, nie wiem, z dwudziestolecia międzywojennego. No, ta Laskowska to się rozkręciła, no, ale kilka razy Zaruba, ona miała, proszę Państwa, wernisaże takie, no, że stare kwoki poprzychodziły, ktoś z tyłu wilka w biednych plastikowych kubeczkach Sawka. A co się robi z takimi potem ona jakoś szybko znalazła ciągle czekają i wróciła do tego, co było. Państwo wypożyczają te zbiory, one podróżują, tym jednym okiem. Może pewnie umarł, jakoś tak biedny, że jeszcze na Łowicką przychodził, bo tam była wystawa karykatury nieraz na Łowickiej w ośrodku kultury. Nie mamy czegoś takiego jak stała ekspozycja. A tak, to chyba nawet go nie widziałam tutaj w Muzeum Karykatury na wernisażach, zwłaszcza, że i sama tutaj parę razy ostatnio nie byłam, bo po prostu nie mam czasu. Na wszystko te pijaki tutaj bardzo się cieszą, jak w ogródku znowu, jak za czasów tego faceta z jednym okiem w ogródku jest namiot, trzy rodzaje wina, piwo, na gorąco kotlety, kiełbasy są z grilla, kaszanki, mięso z grilla, że tak na bogato, no to te oblatywacze, czyli ci oblatywacze to lubią. Wielu artystów, no ale to przynajmniej jest miło, tak przyjemnie, że dla każdego stać. Sami również odkrywamy za dużo, i wiemy, niż by miało że musimy ich chcemy zaprezentować. A niby dlaczego miałoby być za mało? A co powiedziała to pani teraz o artystach i o prezentowaniu ich twórczości, szerszej twórczości. Artysta na to podobno kapryśna dusza. Ma być jak tak, się jak pani udaje tego jednookiego dyrektora, jak on robi kontakty, czy jak tam... To trzeba umieć. Murzyński. Znaczy ja się tego cały czas uczę, tak? Ja nie mogę powiedzieć, że potrafię to zrobić, tych kuchni, tak? Piwa i tak na tym stole głowę położyła. Oczywiście i po tych modłach u świętej Anny była tak zmęczona. I ten dyrektor do niej powiedział, proszę pani, ale my już muzeum zamykamy. No to wszyscy gruchnęli śmiechem. Ktoś tamka na gorące, bo kiełbaski na gorące. A ta Zośka Czerwona, te uda umieśnione koronki czerwone. Proszę pani, ale my już zamykamy muzeum. O tym, jak tą wystawę chcielibyśmy zaprezentować, co na tej wystawie moglibyśmy pokazać, co wyeksponować, jaki wątek twórczości, bo tak jak mówię, są karykaturzyści, którzy zajmują się tą dziedziną tylko i wyłącznie, ale są artyści, którzy no, mają tych wiele wątków w swojej działalności i tutaj czasem trudno jest pogodzić taką możliwość zaprezentowania całości twórczości, no jednak w niewielkich salach naszego muzeum. Ale jednak z sukcesem pani to godzi i o tym, jak to się robi i co z tego wynika, za chwilę w kolejnej naszej odsłonie i kolejnej naszej rozmowie. Za chwilę wracamy. Przypomnę, dziś w audycji z cyklu Kobiety Sukcesu, Kobiety Biznesu, dzisiaj bardziej o sukcesie. Pani Elżbieta Laskowska, dyrektor Muzeum Karykatury imienia Eryka Lipińskiego.
Kaczyńskiego w Warszawie. Reklama. Karol, jadę na wakacje. Podlejesz mi kwiatki? Ale ja też jadę na wakacje, Daria. Ale zobacz, zrobiłam dla ciebie wegańskie curry z papają. Ale ja dla ciebie zrobiłem grillowanego indyka. Ale ja poprosiłam pierwsza, więc papaja, Karolku. Papaja, Daria. Gotuj tradycyjnie lub nowocześnie. Od jutra w Lidlu filet z piersi indyka rzeźnik tylko 12,99 za 800 gramów. A świeża papaja aż 33% taniej. Jedynie 9,99 za kilogram. Lidl. Co tydzień coś nowego. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. No, córuś, co tam masz na świadectwie? 60 zł, tato! Wow, zuch dziewczyna! Teraz w Media Expert płacimy za oceny. Pochwal się świadectwem swojego dziecka. Za każdą piątkę otrzymasz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. Przyjdź do Media Expert i sprawdź, ile możesz zyskać. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Po reklamie. Kobiety sukcesu. No i wracamy, proszę Państwa, po przerwie.